Witam serdecznie, tu dietetyk dr Bartek Kulczyński. Dziś powiem o właściwościach zdrowotnych jarmużu. Dowiesz się z tego filmu, dlaczego warto włączyć jarmuż do swojej diety i w jaki sposób przygotować koktajl z jarmużu, aby czerpać z niego jak najwięcej korzyści. Powiem także, jaką ilość dziennie spożywać dla maksymalnych efektów. Wspomnę też o potencjalnych działaniach niepożądanych związanych ze spożywaniem tego warzywa. Jeśli interesują Cię naturalne metody wspomagania zdrowia, to zapraszam do oglądania. Jarmuż to prawdziwa bomba witaminowo-mineralna. Obfituje on przede wszystkim w wapń. Gdyby porównywać wagowo produkty, to można zauważyć, że jarmuż zawiera dwa razy więcej wapnia niż mleko, które w głównonurtowych zaleceniach jest uznawane za najważniejsze źródło pokarmowe tego składnika. Ściślej mówiąc, 4 garście jarmużu dostarczają aż 250 mg wapnia, czyli pozwalają pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń w około 20-25%. Ważne podkreślenia jest również to, że wapń pochodzący z jarmużu wchłania się około dwukrotnie lepiej niż wapń obecny w nabiale i produktach wzbogacanych. Wobec tego jarmuż jest jednym z najważniejszych źródeł pokarmowych wapnia u osób będących na dietach roślinnych. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jarmuż to jeden z produktów o najwyższym poziomie witaminy K. W tej kwestii naprawdę nie ma on sobie równych. Wystarczy zjeść jedną garść jarmużu, aby dostarczyć 1,5 razy więcej witaminy K, niż brzmią oficjalne zalecenia co do ilości spożycia tego składnika. Tutaj doprecyzuję, że w jarmużu jest obecna witamina K1, czyli filohinon. Badania naukowe pokazują, że spożywanie wysokich ilości witaminy K1 zmniejsza ryzyko złamań kości aż o 22%. Jeśli takie działanie połączymy z wysoką zawartością wapnia, to okazuje się, że jarmuż to produkt, o który wręcz wołają nasze kości. W tym miejscu warto też wspomnieć, że witamina K może chronić w pewnym stopniu przed rozwojem choroby zwyrodnieniowej stawów. Naukowcy jednoznacznie wykazali, że osoby z niedoborem witaminy K są bardziej narażone na tę chorobę. Oczywiście, gdy mowa o witaminie K, to dla zasady trzeba zaznaczyć, że jest ona niezbędna do zapewnienia prawidłowego krzepnięcia krwi. Omawiając potencjał prozdrowotny jarmużu, nie sposób nie wspomnieć, że zawiera on również wysokie ilości witaminy C. W 4 garściach jarmużu znajduje się około 90 mg kwasu askorbinowego, czyli tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na ten składnik. Choć akurat osobiście uważam, że warto stosować jeszcze większe ilości witaminy C na poziomie około 500 mg dziennie. O takiej dawce witaminy C mówiłem w swoim innym filmie poświęconym wyłącznie właściwościom zdrowotnym witaminy C. Gorąco zachęcam do jego obejrzenia. Jarmuż ma również wysoką zawartość karotenoidów, czyli grupy związków, które są silnymi przeciwutleniaczami mającymi zdolność do neutralizowania wolnych rodników i przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu. Uważa się, że jarmuż to jedno z najbogatszych źródeł pokarmowych wspomnianych karotenoidów. Na szczególną uwagę zasługują tutaj takie składniki jak luteina i zeaksantyna. Zarówno luteina, jak i zeaksantyna to związki, które działają ochronnie na oczy. Szereg badań naukowych pokazał, że luteina i zeaksantyna zmniejszają ryzyko chorób oczu lub łagodzą ich przebieg, np. poprzez zwiększenie ostrości widzenia. Związki te mogą być pomocne w chorobach takich jak zwyrodnienie plamki żółtej, zaćma, czyli inaczej jaskra, czy też retinopatia cukrzycowa, czyli cukrzycowa choroba oczu. Dodatkowo naukowcy sugerują, że luteina i zeaksantyna obecne w jarmużu mogą zmniejszać objawy zmęczenia wzroku. Działanie wspomagające wzrok może prawdopodobnie nastąpić już przy spożyciu luteiny w ilości około 6 mg dziennie. Taką porcję luteiny dostarczają 4 garści jarmużu. Na podstawie tych wszystkich danych, o których już wspomniałem, wiemy, że jarmuż wzmacnia kości i stawy, zwiększa krzepliwość krwi, a także poprawia wzrok i zapobiega chorobom oczu. Jednakże na tym nie kończą się właściwości zdrowotne jarmużu. Jarmuż ma silne działanie przeciwnowotworowe. Jest na tyle skuteczny w zapobieganiu nowotworom, że poświęcę temu tematowi trochę więcej miejsca i przytoczę konkretne dane. Analiza wielu badań pokazała, że spożywanie warzyw krzyżowych, takich jak jarmuż, zmniejsza ryzyko wystąpienia raka żołądka o prawie 20%. Gdy jesteśmy przy układzie pokarmowym, to warto też wspomnieć, że osoby spożywające jarmuż i ogólnie warzywa krzyżowe mają mniejsze ryzyko wystąpienia raka jelita grubego i raka trzustki, również o około 20%. Jarmuż na spółkę z innymi warzywami krzyżowymi może zapobiegać też rozwojowi raka piersi.
Naukowcy wykazali, że osoby spożywające te warzywa mają mniejsze ryzyko raka piersi o 15%. Jarmuż może być cenny dla kobiet, ponieważ zapobiega też rozwojowi raka jajnika, a także raka płuc wśród płci żeńskiej. Regularne sięganie po jarmuż może uchronić nas też przed rakiem pęcherza moczowego. Skuteczność tego działania jest wysoce zadowalająca, bo badacze zauważyli, że włączenie jarmużu do diety może zmniejszyć ryzyko raka pęcherza moczowego aż o 20%. I pozytywna informacja dla mężczyzn, spożywanie jarmużu obniża ryzyko rozwoju raka prostaty o 10-20%. Biorąc pod uwagę wszystkie te informacje, nikt nie powinien mieć już wątpliwości co do tego, że jarmuż to jeden z najlepszych produktów przeciwnowotworowych. Właściwości antykancerogenne jarmużu wynikają prawdopodobnie z obecności w nim związków, o których już wspomniałem, czyli witaminy C i karotenoidów. Dodatkowo jarmuż zawiera wysokie ilości sulforafanu, czyli składnika z grupy izotiocyanianów, który również jest podejrzewany o działanie przeciwnowotworowe. Swoją drogą, jeśli interesują Cię komplementarne terapie przeciw chorobom nowotworowym, to zachęcam Cię do skorzystania z zestawu 6 poradników, które teraz widzisz. Dowiesz się z nich o słynnej metodzie oddychania profesora Konstantyna Butejki, poznasz w szczegółach terapię endorfinową doktora Bihariego czy nowoczesną fitoterapię, czyli leczenie roślinami leczniczymi. Na szczególną uwagę zasługuje też terapia doktora Simontona. Szczegóły znajdziesz pod adresem www.terapie.edu.pl. A teraz wracając do jarmużu. W badaniach naukowcy udowodnili też, że spożywanie jarmużu może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Skąd takie stwierdzenie? Badacze zauważyli, że podawanie pacjentom soku z jarmużu w ilości 150 ml dziennie przez 3 miesiące spowodowało poprawę stosunku zawartości frakcji HDL cholesterolu do frakcji LDL. Współczynnik ten uległ korzystnemu zwiększeniu aż o 52%. Dodatkowo autorzy doświadczenia wykazali, że u badanych pacjentów nastąpiło obniżenie wartości wskaźnika miażdżycowego o 24%, nazywanego inaczej wskaźnikiem aterogenności. Te wyniki są zbieżne z inną publikacją naukową, w której dowiedziono, że spożywanie jarmużu może chronić przed zwapnieniem naczyń krwionośnych, a tym samym zapobiegać w pewnym stopniu miażdżycy. Warto też podkreślić, że w jednej z prac naukowych potwierdzono, że osoby spożywające jarmuż lub inne warzywa kapustne rzadziej umierają na choroby układu krążenia. Jarmuż posiada również właściwości hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. W jednym z badań naukowcy dowiedli, że spożywanie 300 ml soku z jarmużu dziennie przez 6 tygodni spowodowało obniżenie skurczowego ciśnienia krwi nawet aż o 8,4 jednostek, czyli o 6%. Ponadto redukcji uległo też rozkurczowe ciśnienie krwi średnio o 3,9 jednostek, czyli około 4%. Dla osób, które tego nie wiedzą, dopowiem, że jednostką ciśnienia krwi jest milimetr supa rtęci zapisywany jako mmHg. Uzyskane wyniki wskazują więc, że korzyści ze stosowania jarmużu mogą odnieść osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze, a także osoby w stanie przednadciśnieniowym. Warto też wspomnieć, że jarmużowi przypisuje się właściwości przeciwwrzodowe. W doświadczeniu przeprowadzonym na zwierzętach zauważono, że podawanie ekstraktu z jarmużu spowodowało zahamowanie powstawania owrzodzeń. Taki efekt działania wynika prawdopodobnie z tego, że jarmuż pobudza wydzielanie śluzu ochronnego, zwiększa pH, a także obniża poziom jonów wodorowych w żołądku. Na podstawie tej pracy autorzy zasugerowali, że jarmuż może być potencjalnym środkiem do produkcji preparatów dedykowanych osobom cierpiącym na wrzody żołądka. Teraz przejdę do omówienia potencjalnych skutków ubocznych związanych ze spożywaniem jarmużu. Mówię potencjalnych, ponieważ występują one niezwykle rzadko i jeśli już, to dotyczą bardzo wąskiej grupy osób. Najczęstszym zarzutem, z którym spotykam się w odniesieniu do jarmużu, jest to, że zaburza on pracę tarczycy. Czy jest to prawdą? Jarmuż zawiera w swoim składzie substancje nazywane goitrogenami. Goitrogeny, czyli inaczej związki wolotwórcze, to składniki hamujące wbudowywanie jodu do tarczycy. Działanie to skutkuje tym, że w teorii powstaje mniej hormonów tarczycy, a więc dochodzi do zaburzenia pracy tego gruczołu. W rzeczywistości u osób zdrowych, które dostarczają odpowiednią porcję jodu i selenu, spożywanie nawet wysokich ilości jarmużu nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Jednak w przypadku osób zmagających się z chorobami tarczycy, w tym np. z chorobą Hashimoto, zalecam zachować umiar w spożywaniu jarmużu i innych warzyw krzyżowych.
Tu wspomnę, że poddawanie jarmużu obróbce termicznej, np. gotowaniu lub blanszowaniu, powoduje drastyczne obniżenie poziomu goitrogenów w tym produkcie, przez co jest on całkowicie bezpieczny dla osób zmagających się z chorobami tarczycy. Trzeba jednak pamiętać, że np. gotowanie niestety powoduje też pewną utratę korzystnych dla zdrowia składników odżywczych. U osób wrażliwych stosowanie jarmużu może też powodować wzdęcia. Do tych osób można zaliczyć np. pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego. Dodatkowo na skutek spożywania jarmużu mogą pojawić się u nich bóle brzucha. Ze względu na to, że jarmuż zawiera naprawdę duże ilości witaminy K, to szczególną ostrożność powinny zachować osoby, które zmagają się ze zbyt wysoką krzepliwością krwi, w tym osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, np. warfarynę. U tych osób odradzam spożywanie dużych ilości jarmużu. Spotkałem się też ze zdaniem, że jarmuż jest wręcz nasiąknięty pestycydami. Podejrzewam, że ta niechlubna opinia wzięła się stąd, że pewna amerykańska organizacja opublikowała tzw. parszywą dwunastkę, czyli listę warzyw i owoców najbardziej zanieczyszczonych pestycydami. Jarmuż zajął 3. miejsce na tej liście. W czołówce były też truskawki, szpinak, nektarynki i jabłka. Nie chciałbym w tym filmie wdawać się w szerszą dyskusję na temat tego rankingu produktów. W skrócie tylko powiem, że ten ranking jest przygotowany w oparciu o dane opublikowane przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, czyli bardzo uznaną jednostkę. Problem polega na tym, że twórcy wspomnianej parszywej dwunastki w sposób nieodpowiedni interpretują dostępne dane i mówiąc przysłowiowo robią z igły widły. Jako naukowiec nie mam żadnego kłopotu dotrzeć do jakichkolwiek interesujących mnie danych. Przejrzałem więc te oficjalne dane na temat pestycydów w tzw. parszywej dwunastce i powiem teraz, jak to wygląda w rzeczywistości. Otóż faktycznie w wielu próbkach z jarmużem zidentyfikowano pozostałości pestycydów. Cały dowcip polega jednak na tym, że poziom tych pestycydów był znikomy i nie przekraczał ustalonych norm, a te są bardzo restrykcyjne. Pewne wyjątki w tym względzie stwierdzono tylko dla 24 próbek spośród aż 700 przebadanych. Oznacza to, że potencjalna obecność śladowych ilości pestycydów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jeśli już coś jest szkodliwe, to odradzanie spożywania jarmużu ze względu na rzekome pestycydy. Jeśli należysz do grona osób, które udało mi się przekonać do spożywania jarmużu, to podam Ci teraz przepis na to, jak zrobić odżywczy, mocno zielony koktajl właśnie z jarmużu i dodatkowych składników. Do jego przygotowania będziesz potrzebować przede wszystkim 3-4 garści jarmużu. Ze względu na to, że obecne w jarmużu karotenoidy i witamina K dobrze wchłaniają się w obecności tłuszczu, to w przepisie tym warto uwzględnić też jedną łyżkę oleju roślinnego. Nie chcę narzucać teraz, jaki to powinien być olej. Wybierz swój ulubiony, na przykład olej kokosowy z awokado czy oliwę extra virgin. Olej możesz zastąpić owocem awokado, który jest tłusty, lub na przykład orzechami włoskimi czy migdałami. Do tego przydałby się jakiś napój w ilości 3/4 lub jednej szklanki. Może to być woda zwykła, woda kokosowa, napój roślinny, sok pomarańczowy, a nawet schłodzona zielona herbata. Z jarmużem bardzo dobrze komponuje się banan. Nada on słodycz naszemu koktajlowi, a także wzbogaci go w dodatkowej ilości potasu. Wystarczy pół lub jedna sztuka tego owocu. Co prawda jarmuż zawiera stosunkowo dużo witaminy C, to jednak osobiście uważam, że tej witaminy nigdy dość, dlatego warto dodać 1-2 sztuki kiwi. Tu jako ciekawostkę podam, że spożywanie właśnie 1-2 sztuk kiwi na godzinę przed pójściem spać może poprawić jakość naszego snu. Listę składników zamyka jedna z przypraw, imbir lub cynamon w ilości około 1/4 lub pół łyżeczki. O tych przyprawach nagrałem osobne filmy, dlatego jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego warto je spożywać, to zachęcam do ich obejrzenia. A sam sposób przygotowania koktajlu jest banalnie prosty i oczywiście szybki. Wystarczy wrzucić wszystkie składniki do blendera, zmiksować i gotowe. Jarmuż to warzywo, o którym na wiele lat zapomniano i które powoli wraca do łask. I jest to pocieszający trend, ponieważ jak pokazałem w tym filmie, jarmuż to jedno z najzdrowszych warzyw. Jeśli do tej pory nie miałeś z nim zbyt dużej styczności, to gorąco zachęcam Cię do włączenia go na stałe do swojej diety. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.